Witam Was, kochani. Na początku się przedstawię, bo może nie wszyscy mnie znają. Nazywam się Łukasz Popiołek. Razem z moją żoną prowadzimy wspólnotę w Krakowie, Kościół Bożego Królestwa. I Artur poprosił mnie, żebym powiedział dzisiaj na temat wpływania na innych ludzi w kontekście też zmian naszego charakteru. Chciałem powiedzieć o tym, jak zmiana naszego charakteru wpływa na jakość naszej służby, jak zmiana naszego charakteru ma się do tego, że my coraz większy, coraz lepszy wpływ na innych ludzi wywieramy. I na początku chciałem powiedzieć coś takiego, że każdy z nas ma jakiś wpływ na drugiego człowieka. Może jesteś osobą, która nie jest liderem, nie jest duszpasterzem, nie jesteś w żadnej służbie i może Ci się wydaje, że nie masz żadnego wpływu i to nauczanie nie jest dla Ciebie, ale chcę Ci powiedzieć, że masz wpływ. Może on być mały, może on być duży, ale zawsze jest. Wpływ może być pozytywny, może być negatywny. Zawsze jakiś jest. Powiem Wam coś z mojego życia. Kiedy się nawróciłem i zacząłem przychodzić do takiego kościoła biblijnie wierzącego, protestanckiego, no to miałem takie wyobrażenie o tych ludziach, że to będą ludzie, no skoro ktoś kocha Boga, wierzy w biblijny sposób, no to są w ogóle tacy super ludzie. I miałem takie myślenie, że okej, taki statystyczny polski człowiek, który jest katolikiem, ale tak naprawdę nie jest nawrócony, no to w pewnym sensie to jest normalna rzecz, że ktoś taki ma problemy w życiu, tak, że sobie nie radzi, że żyje w niemoralny sposób i tak dalej. Ale szokiem było dla mnie, jak poznawałem ludzi nawróconych, i do niektórych takich rzeczywiście ludzie nawróceni, ale jednocześnie jak zacząłem ich poznawać, to zauważyłem, że w ogóle oni mają bardzo poważne problemy w swoim życiu, żyją w kompromisach, niejednokrotnie przez wiele lat zmagają się z jakimiś chorobami i nie są w stanie wyjść z tych chorób. Żyją w grzechu, żyją w różnego rodzaju nałogach i tak sobie zacząłem myśleć, okej, to jeśli tacy ludzie, którzy wierzą w biblijny sposób, oddali swoje życie Jezusowi, mają takie problemy, to coś jest nie tak. Może to z Bogiem jest coś nie tak. Naprawdę, takie miałem myślenie, że może faktycznie to ten Bóg może jednym pomaga bardziej, może innym, a innym mniej. No takie różne koncepcje przychodziły mi do głowy. I wiecie, nie mówię teraz tego po to, żeby powiedzieć, że my musimy teraz na siłę w jakiś sposób grać przed innymi ludźmi, żeby pokazywać taką dobrą twarz takiego prawdziwego chrześcijanina. To nie chodzi o to, żebyśmy grali. Mówię ten przykład tylko po to, żeby powiedzieć, że oni wywarli jakiś wpływ. Niespecjalnie, bo nikt nie przyszedł do mnie i powiedział: o Łukasz, wiesz, jest tak ciężko i w ogóle ja sobie nie radzę z tym, nie radzę sobie z tamtym. Nikt tak nie powiedział do mnie, ale ja widząc ich życie po prostu wyciągałem sobie pewne wnioski. Oni jakiś wpływ na mnie wywarli. Więc chodzi o to, żeby jeśli już mamy jakiś wpływ wywierać, to powinniśmy go wywierać jak najlepszy. Powinniśmy się upodabniać do Chrystusa, bo wtedy ten wpływ, który będziemy wywierać, będzie właściwy, po prostu. Powiem wam coś o Jezusie. Kiedy my z punktu widzenia ludzi, którzy już żyją w Nowym Przymierzu, kiedy myślimy sobie o Jezusie, to dla nas jest oczywiste, że Jezus jest Bogiem, prawda? Jezus Chrystus równa się Bóg. I to jest dla nas normalne, chyba że ktoś jest świadkiem Jehowy. No, ale to wtedy musi się nawrócić. Natomiast dla Żydów tamtego czasu to nie było takie oczywiste, bo oni już w Starym Testamencie mieli wiele proroctw na temat Mesjasza, ale wcale dla nich nie było takie oczywiste, że Mesjasz będzie Bogiem. W ogóle tam nawet była taka koncepcja, że będzie dwóch Mesjaszy, bo nie umieli sobie pogodzić tych proroctw, które mówią o tym, że Mesjasz przyjdzie i będzie wybawicielem, tak, będzie Mesjaszem cierpiącym, a z drugiej strony inne proroctwa o Mesjaszu mówiły o tym, że przyjdzie i będzie rządził wszystkimi narodami. Im się to w głowie nie mieściło, więc sobie stworzyli różne koncepcje na ten temat, między innymi takie, że będzie tych Mesjaszów dwóch, ale mówię to po to, że dla nich to, że Mesjasz przyjdzie i będzie on Synem Boga, prawdziwym Bogiem, nie było takie oczywiste. Zresztą Filip już na koniec czasu, kiedy Jezus był z nimi, tuż przed krzyżem, kiedy byli już po ostatniej wieczerzy, mówi Filip do Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca. A Jezus do nich mówi: no jak to, tyle ze mną jesteście i mnie nie poznaliście? Kto widzi mnie, widzi Ojca. I teraz, dlaczego to mówię? Dlatego, że ci ludzie, którzy poszli za Jezusem, na przykład 12 apostołów, to oni poszli za Nim dlatego, że w Jezusie zobaczyli Chrystusa. Po prostu oni w normalnym człowieku zobaczyli coś z Boga. Ich to tak bardzo pociągnęło, że poszli za nim, po prostu. Ale dla nich to był normalny człowiek. Oni dopiero później zaczęli to rozumieć, że to jest prawdziwy Bóg, że to jest Bóg wcielony. Ale oni poszli za człowiekiem. Odkryli coś, odkryli coś niesamowitego. Oni mówili, no skoro ten człowiek takie rzeczy robi, no to Bóg musi być z nim. Tak? I dlatego za nim poszli. I teraz tak, Jezus dał nam przykład, tak? Więc jeśli On jest dla nas przykładem, wzorem, idealnym wzorem, jeśli ludzie poszli za Jezusem jako za człowiekiem, tak? Który chodzi z Bogiem, to tak samo pójdą za nami. Jeśli będziemy manifestować Chrystusa, to ludzie będą przychodzić do nas, to będziemy wywierać wpływ na tych ludzi, będziemy szerzyć Boże Królestwo. I powiem Wam, jak to u mnie wyglądało w życiu. Takie moje początki w tym, że zacząłem tak świadomie wywierać wpływ na innych ludzi, to zaraz po nawróceniu uświadomiłem sobie, że taką bardzo istotną rzeczą w życiu z Bogiem jest to, żeby szerzyć Królestwo, żeby głosić Ewangelię. Więc zacząłem głosić Ewangelię, po prostu. Zacząłem mówić ludziom o Bogu w różnych miejscach, różnym ludziom, biednym, bogatym, bezdomnym, biznesmenom, w więzieniach zacząłem głosić, w różnych miejscach zacząłem głosić tą Ewangelię. Później zacząłem odkrywać to, że możemy posługiwać też w darach Ducha Świętego. Więc zacząłem zgłębiać rzeczy związane z uzdrawianiem chorych, wyrzucaniem demonów, prorokowaniem i tym podobne rzeczy. No i tutaj tak zacząłem, odkryłem coś takiego, że jeżeli ja nie zacznę też pracować nad sobą, to pewnych rzeczy nie przeskoczę, po prostu. No bo zgłębiając temat uzdrowienia, stosunkowo łatwo dla mnie było uwierzyć w to, że Bóg może uzdrowić każdego człowieka. Tak? Łatwo mi było uwierzyć w to, że w ranach dziesiętnicach Jezusa jest uzdrowienie każdego człowieka z każdej choroby. Tak? Tylko wiecie, co było dla mnie problemem? Problemem było to, żeby uwierzyć, że Jezus to może zrobić przeze mnie. Po prostu. To było dla mnie mega wyzwanie. Bo ja byłem tak silnie odrzucony od dziecka, że w ogóle to mi się w głowie nie mieściło, że ja mogę stanąć przed człowiekiem, położyć rękę na tym człowieku, powiedzieć do niego coś i ten człowiek nagle będzie zdrowy. Naprawdę, ja byłem tak silnie odrzucony, że to jest może nawet śmieszne, ale tak naprawdę miałem. Jak na przykład jechałem autem, dojeżdżałem do skrzyżowania, miałem zielone światło, a widziałem, że z drugiej strony skrzyżowania jest jakiś człowiek, dojeżdża jakimś super drogim autem, ubrany w garniaka, w sensie pewnie jakiś biznesmen, coś takiego, to miałem wyrzuty sumienia, że ja przejechałem, a ten facet musi stać na czerwonym świetle, bo on pewnie ma jakąś ważniejszą sprawę do załatwienia i on powinien jechać pierwszy, a nie ja. Naprawdę, takie rzeczy miałem w głowie. Więc teraz naprawdę musiałem zacząć zmieniać swoje myślenie, swoją mentalność, żeby uwierzyć w to, że Bóg naprawdę się przeze mnie może zamanifestować. To był dla mnie proces, który trwał, nie wiem, to ciężko mi teraz powiedzieć, ale naprawdę zajęło mi to trochę czasu i musiałem, właśnie, co musiałem robić? Musiałem wzrastać w tożsamości, badałem rzeczy, kim jestem w Chrystusie. Musiałem, postanowiłem podjąć decyzję, że uznaję za prawdę to, co Bóg mówi o mnie. Postanowiłem podjąć decyzję, że uznaję za prawdę to, że jeżeli każdy może uzdrawiać, każdy może wypędzać demony, to znaczy, że ja też to robię. I każdą inną myśl, która przychodziła, która była w sprzeczności z tym, uznawałem za kłamstwo, po prostu. I w taki sposób przemieniałem swój umysł, w taki sposób przemieniałem swoje serce. Zauważyłem też, że to po prostu działa, więc w momencie, w którym głosiłem Ewangelię, zacząłem też mówić o tym, że Bóg uzdrawia tak samo, jak uzdrawiał 2000 lat temu, zaczęły pojawiać się efekty, zaczęli się pojawiać ludzie, którzy faktycznie doświadczyli uzdrowienia, uwolnienia, więc przez to, że przerobiłem coś, jakiś aspekt mojego charakteru, jakiejś formy niewiary, przerobiłem sobie, złamałem to, uznałem pewne rzeczy za kłamstwa, a zbudowałem rzeczy, które były oparte na Bożym Słowie, to sprawiło, że byłem w stanie w większym stopniu oddziaływać na ludzi. No bo do tej pory tylko głosiłem Ewangelię, czyli mówiłem ludziom, ale później już zacząłem głosić z mocą. I znam wprost takie przypadki ludzi, którzy nawrócili się dlatego, że doświadczyli uzdrowienia. Na przykład jest taki jeden człowiek, to było w zakładzie karnym koło Krakowa, prowadziłem służbę przez jakieś 5 lat w kilku zakładach karnych, prowadziłem regularne spotkania i tam na jedno takie spotkanie przyszedł człowiek, który przyszedł tylko dlatego, że jego kumpel z celi go zapisał na listę. No więc ten strażnik go przyprowadził na świetlicę, no przez całe spotkanie był taki sceptyczny w ogóle, czasem taki uszczypliwy w stosunku do tego, co mówiliśmy, ale na sam koniec, jak już się wszyscy zbieraliśmy ze świetlicy, dostałem słowo wiedzy i pytam się, czy ktoś z was ma chore kolano. I ten Krzysiek mówi, tak, ja mam chore kolano. A chcesz, to możemy się pomodlić, Bóg może cię uzdrowić z tego. No to dobrze, pozwolił, położyliśmy ręce na nim, został uzdrowiony od razu. Zaczął w ogóle siadać na krześle, wstawać. Chodził sobie w jedną i drugą stronę. Mówi, że jest uzdrowiony. Mówi, że z kolanem wszystko ok. Co się stało z tego sceptycznego człowieka? On się nawrócił po prostu. On już przyszedł na kolejne spotkanie i był praktycznie na każdym spotkaniu, dopóki nie wyszedł z więzienia. Więc może też by się nawrócił, gdyby nie został uzdrowiony. Tak? Ale wiem, że to było, on zobaczył coś ponadnaturalnego, coś Bożego w tym, co się stało i to było dla niego na pewno jakimś bardzo silnym impulsem do tego, żeby przyjąć, żeby uwierzyć w Chrystusa, żeby uwierzyć w to, że to, co my mówimy, jest prawdą. Bo można mówić różne rzeczy, ale jeśli się mówi i jest to połączone z czymś, co działa, co można zobaczyć, doświadczyć, to jest to w ogóle zupełnie na innym poziomie. Inna rzecz, na przykład prorokowanie. Zauważyłem coś takiego. Okej, rozwijałem się w darze prorokowania, no i modlę się o kogoś, mam jakieś słowo. No ale tak sobie myślę, takie głupie to słowo. Takie w ogóle dziwne, a może nieprawdziwe w ogóle. I też odkryłem to, że żeby prorokować właściwie, żeby naprawdę przekazywać to, co Bóg naprawdę ma do powiedzenia drugiemu człowiekowi, to ja musiałem złamać sobie pewne cechy charakteru, pewnego rodzaju na przykład lęki, albo to, że mi zależy na tym, co ludzie o mnie pomyślą. Tak? No bo jeżeli bym tego nie zrobił, to robiłem to, co robiłem na samym początku, czyli na przykład dostałem jakieś słowo, ale to było takie dziwne, więc sobie myślałem, a powiem to trochę tak, żeby to było takie bardziej neutralne, żeby to było takie bardziej ogólne, no, nie byle na głupka przynajmniej, tak? Albo jak powiem coś, tak, taką szerszą dziecinę obejmę, to mniejsze prawdopodobieństwo, że się pomylę w tym wszystkim, tak? Takie rzeczy robiłem. I musiałem sobie to przepracować, dlatego że po prostu chciałem być takim czystym kanałem tego, co Bóg do mnie mówi. Więc mówię o tym dlatego, że właśnie prorokowanie też jest jakąś formą wywierania wpływu na drugiego człowieka, ale jeśli nie połączymy tego ze zmianą naszego charakteru, to będziemy krzywo prorokować po prostu. To będzie niewłaściwe. Tak? Albo nie będziemy, bo się możemy bać, że coś źle powiemy, albo będziemy się bać, tak na przykład miałem, a co jak się zaczną o kogoś modlić i nic nie dostanę. Tak głupio, to taki nielubowy wtedy. To nie? Okej, i teraz tak. Głoszenie Ewangelii, uzdrawianie chorych, wyrzucanie demonów, czyli posługiwanie w darach Ducha Świętego, to było jedno. Natomiast później, kiedy jeszcze w moim poprzednim kościele byłem liderem służby ewangelizacji, liderem służby uwielbienia, zespołu uwielbienia, no to już wtedy zaczęli się pojawiać ludzie, za których miałem odpowiedzialność. Przez to też, że razem z Ewą głosiliśmy Ewangelię różnym ludziom, to z czasem wokół nas pojawiali się ludzie, którzy nie tylko tyle, że się nawrócili, ale też chcieli wzrastać i chcieli, żebyśmy to my ich uczyli, jak wzrastać dalej. No i w ogóle pojawiło się takie pytanie, jak to robić. Może jakaś szkoła biblijna się zastanawiałem, może jakiś, nie wiem, zestaw książek do przeczytania i tak dalej. I oczywiście odpowiedź na to pytanie, jak usługiwać ludziom uczniostwie, temat rzeka jest bardzo szeroki, ale chciałem powiedzieć na temat jednej rzeczy z listu do Koryntian. To jak sobie uświadomiłem, co tam Paweł powiedział, to mnie w ogóle, myślę, szok. To jest w ogóle rewelacja i to jest tak naprawdę odpowiedź na to pytanie, które sobie stawiałem. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, pierwszy werset. Paweł mówi tak. Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Szok. W ogóle dla mnie, jak sobie tylko pomyślałem o tym, mając jakieś jeszcze przejawy odrzucenia, jak sobie tylko pomyślałem o tym, że ja mam być człowiekiem, który ma siebie stawiać za wzór, to mi się w ogóle nogi z waty robiły. Naprawdę. Ale okej, ale stwierdziłem, dobra, to jest Bibi. to jest właściwe, to tak ludzie funkcjonują, tak? No tutaj ludzie w zespole apostolskim właśnie tak funkcjonują. I rzeczywiście Jezus to, co robił, to po prostu prezentował siebie, tak? On był z uczniami i ludzie, ci uczniowie po prostu patrzyli na Niego, jak On funkcjonuje, jak rozmawia z ludźmi, jak im odpowiada na pytania, jak uzdrawia chorych, tak? Oni wszystko, oni to po prostu, to co robili, to oni patrzyli na człowieka, patrzyli na Jezusa i się uczyli od Niego, tak? I patrzcie, i Paweł mówi to samo, bo Jezus był dla nas wzorem, tak? I tutaj widać po Pawle, że on kontynuuje tą myśl, tą wizję, którą Jezus, tę drogę, którą Jezus wytyczył, on kontynuuje, bo mówi tak: bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I widać po Pawle, widać po jego listach, że on jest faktycznie naśladowcą Chrystusa. Tak? On szerzy Ewangelię, robi to w mocy, uświęca się. Tak? Chrystus był święty, tak? On nie popełnił ani tego grzechu, ale to, co robił Paweł, to się uświęcał. I widać w jego listach, że wielokrotnie odwołuje się do tego, że był religijnym człowiekiem, że prześladował chrześcijan, tak? Że musiał zrezygnować z tej religii, to była dla niego silna tożsamość, to kim jest, że jest Izraelitą z pokolenia Benjamina, że był faryzeuszem, tak? To był jego sposób życia, sposób tak naprawdę na zarabianie pieniędzy, na życie, na wpływanie też na innych ludzi. I on tak naprawdę, słysząc Ewangelię, dowiaduje się, że w kontekście życia wiecznego to on w ogóle z tego wszystkiego musi zrezygnować. To nie jest nic warte, to co on robił. Był bardzo, bardzo skrajnie religijnym człowiekiem i widać, że on musiał zrezygnować z tego, żeby faktycznie mógł służyć we właściwy sposób, żeby upodabniać się na obraz Chrystusa. I co on robi? Mówi do Koryntian: patrzcie na mnie. Zobaczcie, że ja funkcjonuję tak jak Chrystus, pod wieloma względami. Robię to, co On. Tak? Zachowuję się tak jak On. Nawet jeśli napotykam coś w swoim, nie wiem, swojej duszy, swojej cielesności, to krzyżuję to. Tak? Bo mówi w liście do Rzymian, że grzech, który jest we mnie, ja go nie chcę, ale on jest, ale ja się zmagam z tym, uprawiam swój umysł, tak? Umartwiam swój grzech. Tak? Więc on pisze o tym, że jeśli tylko znajduje w sobie jakieś elementy grzechu, to on robi z tym porządek. I mówi do Koryntian: patrzcie na mnie. I to, co ja zacząłem robić, to zanim nie zacząłem zgłębiać tych tematów, to oczywiście jakby też wychodziłem z pewnych rzeczy, no bo w końcu oddałem swoje życie Bogu. Tak? Więc dla mnie oddanie życia Bogu równa się to, że jeżeli podjąłem taką deklarację, to będę temu posłuszny, tak? Czyli będę się upodabniał na obraz Chrystusa. To było wszystko takie bardziej chaotyczne. Natomiast zacząłem zgłębiać tak bardziej świadomie to, w jaki sposób pokutować, czym jest pokuta. Zacząłem zgłębiać i w Biblii, i poprzez nauczania, i na przykład przez to, że już tutaj byłem w zespole apostolskim, to rozmowy z Arturem bardzo mi pomogły, bo po prostu nauczyłem się, jak świadomie przemieniać swój umysł, jak świadomie przemieniać swoje serce, jak wychodzić z problemów. I jakby jest wiele korzyści z tego, między innymi takie, że ja po prostu wychodzę na wolność, tak? Bo po co mam się bać, skoro mogę się nie bać? Po co mam być odrzucony, skoro mogę nie być odrzucony? Bez sensu. Bez sensu być odrzucony, skoro mogę taki nie być. Po co mam być religijny, skoro mogę nie być religijny? Po co mam chodzić w niewierze, skoro mogę chodzić w wierze? Więc zacząłem tak bardzo świadomie do tego podchodzić. I to, co robię, kiedy usługuję ludziom, to po prostu staram się dawać swój przykład ze swojego życia. I to teraz nie chodzi o to, że ja muszę stać się idealny, wszystko mieć w życiu super poukładane, ale widzę, że na ludzi to działa samo to, że ja opowiadam, że już z pewnych rzeczy wyszedłem, że takie problemy miałem, ale wyszedłem z tego. Zrobiłem to w taki, w to, a taki sposób. Jeśli posłuchasz mnie, jeśli będziesz robił to samo, co ja, to będziesz miał taki sam efekt. I nie mam na przykład problemu z tym, żeby powiedzieć, że jeszcze teraz pewnych rzeczy nie przerobiłem, tak, że pewnych rzeczy jeszcze nie przezwyciężyłem, ale robię to. To nie jest obciach powiedzieć, że zmagam się z czymś. Obciach jest powiedzieć, że nic z tym nie robię. Dla mnie to jest obciach, naprawdę. I czy to kiedyś... to było na tym fanpage'u, który od niedawna funkcjonuje odnośnie depresji. Tam wszedł na ten fanpage taki jeden człowiek. Beata przekierowała go do mnie. Już kilka razy z nim rozmawiałem przez telefon. On oddał życie Jezusowi, ale podczas tych kilku rozmów ja mówiłem mu, że słuchaj, ja oddałem swoje życie Jezusowi. Miałem poważne takie problemy, czy to z odrzuceniem, czy na przykład lęki o finanse, lęki jakieś tam inne rzeczy i zacząłem opowiadać w jaki sposób, co ja zrobiłem, że z tego powychodziłem. A ten człowiek ma naprawdę silną depresję, on ma napady agresji, z którymi sobie nie jest w stanie poradzić, nie jest w stanie tego w ogóle kontrolować. I on powiedział podczas ostatniej rozmowy taką ciekawą rzecz, bo z powrotem dotknęliśmy tego tematu, co ja robiłem w przeszłości i on mówi do mnie tak: aha, no tak, bo ty w ogóle miałeś takie same problemy, tak jak ja. Myślę, w sumie to nie miałem takich problemów, bo nigdy nie miałem problemów z depresją, nigdy nie miałem problemów z napadami agresji, ale to było bardzo fajne, bo uświadomiłem sobie, że ten człowiek się zidentyfikował z tymi problemami, o których ja mu opowiadałem. Po prostu on wziął to do siebie, on zaczął, jakby łatwiej mu się było utożsamić z tym, co do niego mówię, bo mimo to, że to były różne, ja mu opowiadałem o innych problemach, które miałem, ale jemu łatwo było sobie to wtedy uzmysłowić, jak on miałby to zrobić. Okay? Czyli ja nie muszę mieć raka, żeby mówić ludziom, jak wyjść z raka, nie muszę mieć depresji, nie muszę mieć myśli samobójczych, żeby mówić ludziom, jak mogą z tego wyjść, tak? Ale bo to są podobne metody, tak naprawdę Bóg wygląda tak samo. Oparcie swojej wiary o krzyż, o wymianę krzyżową dotyczy się każdego rodzaju problemów, prawda? I co? I po prostu zauważyłem, że im bardziej skupiam się nad pracą nad swoim charakterem, to coraz częściej w ogóle jestem w stanie opowiadać o sobie. Usługując innym ludziom, jestem w stanie opowiadać o sobie, bo to jest dla nich droga do przebycia. Jeśli ja taką przebyłem i odniosłem jakiś sukces, to oni po prostu też tak mogą robić. Dobrze. Jeszcze kolejną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Nawet z samym głoszeniem Ewangelii, nie wiem, czy tak mieliście, ale ja też tak miałem, że głoszę komuś Ewangelię, ktoś się ze mną nie zgadza i co ja robię? I wchodzę w dyskusję z człowiekiem, tak? Bo ja, mając problemy jeszcze ze sobą, widząc człowieka, który podważa to, w co ja wierzę, no to ja z nim dyskutuję, następuje jakaś wymiana zdań, ale co się dzieje? Problem jest taki, że jakby przełapuje się na czymś takim, że mi już nie zależy na tym, żeby temu człowiekowi ogłosić Chrystusa, tylko mi bardziej zależy na tym, żeby pokazać, że to ja mam rację. Tak? I to jest problem, bo chcemy głosić Ewangelię, jakby mamy dobre motywacje, ale nasza chora dusza sprawia, że robimy to w zły sposób. Po prostu. I z takiej chęci po prostu przyprowadzenia człowieka do Chrystusa, nawet kiedy on dyskutuje, z takiej chęci, żeby po prostu temu człowiekowi pokazać, słuchaj, nadzieja jest tylko w Chrystusie, możesz to zrobić, jesteś w stanie to zrobić, to będziesz miał, będzie to wyglądało tak i tak, nic nie musisz płacić za to i tak dalej. Tak? Nagle się wdajemy w przepychankę, dlaczego? Bo muszę z tej całej debaty wyjść z twarzą, po prostu. Już nie chodzi o to, żeby przyprowadzić człowieka do Chrystusa, to żeby zachować twarz. I z takimi rzeczami trzeba się rozprawić, jeśli chcemy w prawidłowy sposób przeżyć Królestwo. Więc tak, taki jeden dział, jeszcze chciałbym tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że jedno to jest to, że my powinniśmy się upodabniać do Chrystusa, żeby mieć właściwy wpływ na ludzi, dobry wpływ, jakościowo dobry i duży wpływ, ale druga sprawa to jest też taka, że powinniśmy szukać ludzi, od których się możemy uczyć. Na pewno się spotkaliście tutaj z taką koncepcją, że skoro mam Ducha Świętego, tak, to nie potrzebuję nikogo. To jest naprawdę zgubna teoria, no bo zobaczcie, skoro mam Ducha Świętego i niby nie potrzebuje nic innego, tak, to po co taki człowiek w ogóle czyta Biblię? No w ogóle po co? Skoro ma Ducha Świętego, który i ten Duch Święty jest w stanie mu odpowiedzieć na wszystkie pytania, wytyczyć mu ścieżkę, tak, pomóc mu rozwiązać pewne problemy, to po co w ogóle czytać Biblię? Dalej idąc, po co na przykład służby, te opisane w liście do Efezjan, po co służba pastora, duszpasterza, po co nauczyciel, po co apostoł, po co prorok, po co ewangelista, skoro, a oni mają przygotować nas do dzieła posługiwania, tak? Więc skoro mamy Ducha Świętego, który jest wystarczający, to po co to wszystko? Inne pytanie, po co na przykład Paweł pisał list do Tymoteusza? Co, Tymoteusz nie miał Ducha Świętego? No bez sensu. Tak? No miał. A jednak Paweł napisał do niego dwa listy, przynajmniej dwa, o których wiemy. Tak? A możliwe, że było ich więcej. Dlaczego? Dlatego, że tak to Bóg wymyślił, że przez drugiego człowieka jesteśmy w stanie bardzo dużo wziąć. I chcę nas zachęcić do tego, żeby się nie dać okraść z tego. Ja wiem, że w tej kwestii przywództwa, liderstwa jest wiele wypaczeń w kościołach, tak? Że mnóstwo ludzi jest poranionych, ale to nie oznacza, że mamy w to nie wchodzić w zdrowy sposób, tylko dlatego, że ktoś to kiedyś wykrzywił. Tak? To, że są patologie w rodzinach, to nie znaczy, że mam zostać singlem. Bez sensu. Prawda? Więc chciałem was do tego zachęcić. Wiecie, ja na przykład wiele rzeczy wziąłem bezpośrednio od drugiego człowieka i myślę, że nie jestem w stanie tego wziąć od Boga, ani też nie jestem w stanie tego wziąć, wyczytać z Biblii. Bo oczywiście mnóstwo rzeczy, na przykład o mnie, o Bogu, dowiedziałem się bezpośrednio siedząc w komorze od Boga. Wiele rzeczy wyczytałem w Biblii, ale też jest sporo takich rzeczy, które wziąłem po prostu obserwując innych ludzi, bożych ludzi, ludzi w wierze. Parę lat temu mieliśmy taką sytuację, jechaliśmy na ewangelizację do pewnego miasta w Polsce, gdzieś tam na północy, już nie pamiętam. I jechaliśmy autokarem, ten autokar ciągnął za sobą przyczepkę, no i w tej przyczepce mieliśmy sceny, mieliśmy tam jakieś elementy nagłośnienia, jeszcze była rama namiotu nad tą sceną. I słuchajcie, w tej przyczepce w ogóle pękła metalowa belka, która dysze, po prostu pękła. Jest tam część rzeczy na odcinku 100, może więcej metrów, w ogóle część elementów tej sceny powypadała nam na drogę. To dzięki Bogu, że tam w ogóle nie było zaraz za nami jakiegoś samochodu, bo naprawdę mogłoby dojść do katastrofy. Mało co byśmy tym autobusem nie wjechali do rowu. I wiecie, co było ciekawe w tej sytuacji? Dla mnie bardzo pouczające było obserwowanie pastora, który był szefem tej ewangelizacji. Bo to jest też taki człowiek chodzący w wierze, znający swój autorytet. Ja patrzę sobie na niego, a on w ogóle się zachowuje tak jakby kontrolował całą tą sytuację. Mogliśmy wjechać kilkadziesiąt osób w autobusie, sporo tam było dzieci. Naprawdę mogło się stać duże nieszczęście, a on patrzy w tym wszystkim, nic się nikomu nie stało, wszyscy są cali, okej, dobra, wychodzi, no to to musimy zrobić, tamto musimy zrobić, w ogóle koleś. Ja byłem w szoku jeszcze, znając jakby innych ludzi w moim otoczeniu, byłem w szoku, że tak się można zachować, że można być takim spokojnym, że można się nie załamywać, że można nie szukać winnych w takiej sytuacji. Zauważyłem, że można nie przeklinać na przykład, tak? Zauważyłem, że można nie wpadać w jakąś panikę i tak dalej, bo ten człowiek w ogóle zachowywał się, miał w tym wszystkim pokój, miał w tym wszystkim opanowanie i to było w ogóle niesamowite obserwować, że tak w ogóle można się zachować. Nie wiem, czy można coś takiego wyczytać z Biblii, jak się zachować w takiej sytuacji. A co było na przykład ciekawe, że przez cały ten problem, który powstał, ja na przykład na jego miejscu, będąc wtedy, odwołałbym w ogóle całą ewangelizację. Tak? No bo tyle w ogóle te sprzęty trzeba coś zrobić z przyczepką, trzeba ją naprawić, bo w kolejnych dniach są kolejne ewangelizacje. Trzeba jakoś przetransportować ludzi do miasta i tak dalej, tak? A on w tym wszystkim, jedną z pierwszych rzeczy, które zaczął robić, to zaczął organizować kolejną przyczepkę po to, żeby dojechać do miasta, bo ewangelizacja musi być. I to było super. To jakby widząc jego odwagę, determinację, bardzo dużo mi to pomogło. Ja na jego miejscu pewnie bym zrezygnował, jeszcze bym podparł wersetem, jak Jezus mówi o tym, że co tam... Aha, na przykład mógłbym powiedzieć, że głupi jest ten, kto zabiera się za budowę domu, a nie jest w stanie obliczyć, ani nie obliczył sobie wpierw kosztów, tak? No jest dużo rzeczy do zrobienia, jakby mało usprawiedliwienie, żeby tej ewangelizacji nie zrobić, tak? A jednak zrobiliśmy i wszystko się udało i ludzie się tam ponawracali i też byli osoby, które były uzdrowione. I to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Z drugiej strony, na przykład odkąd zaczęliśmy współpracę z Arturem, to słuchajcie, nigdy nie byłem tak odważny jak teraz. Dlaczego? Dlatego, że widzę, jak Agata z Arturem funkcjonują, widzę to, co robią, widzą, że się w tym wszystkim nie boją, że są odważni i skoro widzę, że ludzie z krwi i kości są w stanie robić takie rzeczy, to ja też tak mogę, to ja też tak chcę. Naprawdę, to jest To jest dla mnie niesamowita motywacja w ogóle patrzeć na to. Jak sobie ludzie radzą, jak ludzie szerzą królestwo, jak bardzo kładą swoje życie. Więc tak na podsumowanie zachęcam was do tego. Przemieniajcie się na obraz Chrystusa, pracujcie nad swoim charakterem, bo to jest dla nas pożytek, ale też dla ludzi wokół. I miejmy ludzi, którzy będą dla nas przykładem, którzy są dalej od nas w wielu rzeczach, od których będziemy mogli brać przykład i wzrastać w Chrystusie. Okej, dziękuję. Dziękuję bardzo, Łukasz. Ja wiecie, jak przyglądałem się, jak Łukasz się rozwija, jego wspólnota, jak jego służba się rozwija, to właśnie to było dla mnie takie mega inspirujące, że to nie był człowiek, który próbował w kontaktach, kiedy zaczęliśmy się kontaktować, nigdy nie próbował w żaden sposób mi niczym zaimponować. On nigdy tego nie zrobił, na przykład mnie to bardzo ujęło. Tylko że on podszedł bardzo poważnie do sprawy królestwa. I to, od czego on zaczynał, to była zmiana siebie. Ja nigdy od niego nie dostałem telefonu, a naprawdę potrafiliśmy na tym telefonie godzinę wisieć i dłużej, i rozmawiać, wiecie. Ja nigdy nie słyszałem, żeby on na przykład dzwonił do mnie i mi opowiadał o tym, jakie to tam rzeczy on robi, czy oni tam zewą, co oni tam... Nie, to tak nie było. Oni odcinkowo zaczynali budować zgodnie z tym, jak zaczynali się zmieniać. I to mnie zaczęło ujmować. I on dzwonił, czy dzwoniła Ewa i mówił: słuchaj, jesteśmy w takim miejscu, wiemy, że musimy przyjść do tego miejsca, jak my przejdziemy do tego miejsca, to z tego miejsca uderzymy dalej. Mnie zawsze pociągało wojsko. Do tego stopnia, że na jakimś odcinku mojego życia znalazłem się w lekcji cudzoziemskiej. I wiecie, i zamierzałem zostać zawodowym żołnierzem i w ogóle gdzieś tam, wiecie, w dżunglach być zrzucanym, zawsze tego chciałem. Oczywiście to było oczywiście przed nawróceniem, mój charakter niestety był charakterem debila. Ja miałem przerost ambicji nad możliwościami, bo niestety, żeby być żołnierzem, to trzeba mieć w głowinie jakoś poukładane, przynajmniej w miarę, tak? Albo choćby mieć jedno to, że chce się w ogóle być karnym. Tak? No niestety ja uważałem, że można być żołnierzem, a nie być karnym człowiekiem. No więc śmiałem się, że mówię, kurczę, ze szkół mnie wyrzucali, nawet mnie z Legii wyrzucili. Dobrze, że byłem przed drugim kontraktem, mnie do pudła zamknęli. Ale dla mnie ujmował zawsze temat wojska, wiecie dlaczego? Bo tam była strategia. Strategiczne działanie. To nie było działanie pod tytułem dla ciebie rzucam się, bo Duch Święty we mnie zamieszkał. Wiecie, bo ja tak zacząłem robić kiedyś na początku mojego życia. Wchrzaniłem się w religię, wchrzaniłem się w głupotę różną, potem musiałem się z tego wygrzebywać. A strategia jest zupełnie czymś innym. Tylko to nie jest strategia pod tytułem, że sobie rozrysuję plan działania, tylko ja zaczynam zmieniać siebie. I z miejsca zmiany siebie zaczynam wpływać na drugiego człowieka, bo to jest logiczne. Napieram siły, uwalniam siły, napieram siły, uwalniam siły, napieram siły, uwalniam siły. Rozumiecie? Wiecie, i tutaj są stałe rzeczy, stałe zmiany. Wzrasta odwaga, robię kolejne ruchy. Staję w miejscu przełomu, pracuję, przechodzę dalej, wzrasta odwaga, wzrasta siła, idę dalej. Chodzi nam o przebudzenie. Nam nie chodzi o rozpierduchę. Wiecie, o co chodzi? Wbrew opiekowej opinii. Mi się wydaje, że nam w ogóle wszystkim chodzi o to, żeby zamętu nasiać. Tu przyjdą nie zamętu, właśnie nie zamętu. Właśnie chodzi o to, żeby strategicznie to wszystko rozegrać. Zmiana ciebie równa się wzrost wpływu na drugiego człowieka. I dzisiaj, jak widzę, jak Łukasz z Ewą funkcjonują, jak ostatni raz u nich byliśmy, no to powiem wam szczerze, że ludzie, którzy do nich przychodzą, to nigdzie gdzie indziej nie są w stanie otrzymać pomocy. W kościołach, tak, w mieście. Niestety, wszędzie gdzieś się rzuci parę tekstów, jak ktoś nie łapie tych tekstów, to znaczy, że jest proszę Ciebie passé i koniec. Dziękuję bardzo. Ale u Jezusa nie było passé. Jezus działał jak plastik. Rozumiecie? Wiecie, jak działa plastik? Im mocniejsza ściana, tym mocniej wali. To jest to. Tak jest Jezus.